Get ready! Kiedy w 2020 roku pojawiła się Yakuza Like a Dragon, fani z obawą podchodzili do pomysłu przeniesienia dotychczas brawlerów w świat JRPG. Okazało się, że w efekcie tej zmiany dostaliśmy jedną z najlepszych odsłon marki traktującej o japońskich gangsterach. Dlatego kiedy zapowiedziano Infinite Wealth, to od razu trafiło na moją listę najbardziej wyczekiwanych tytułów. I okazało się, że gra jest w pewnym sensie kulminacją całej serii. Dlatego dzisiejszy materiał zacznę wyjątkowo od ostrzeżenia. Jeśli nie graliście w poprzedniej części, to powinniście najpierw to zrobić. Bo ósma, duża Yakuza, nie jest idealnym startem dla kogoś niezaznajomionego z serią. A pozostałych zapraszam do zapoznania się z moimi wrażeniami po skończeniu Like a Dragon Infinite Wealth. Po wydarzeniach przedstawionych w Yakuza Like a Dragon, Ichiban Kasuga cieszy się uczciwym życiem. Choć znany teraz jest jako bohater Yokohamy, to pracuje w pośredniaku, gdzie pomaga byłym członkom Yakuzy znaleźć legalną pracę i wrócić na łono społeczeństwa. Jednak w wyniku pewnych zdarzeń protagonista traci pracę, a jego reputacja zostaje zszargana. To nie zabija w nim chęci pomocy gangsterom szukającym szansy, co prowadzi go do odnowienia kontaktów z półświatkiem. W wyniku tych znajomości dowiaduje się, że jego matka żyje i mieszka na Hawajach. Ichiban trafia więc na Honolulu, ale jak to w przypadku bohaterów serii bywa, to zaledwie początek podróży prowadzącej ostatecznie do odkrycia poważnych tajemnic i wplątania się w niezłą kabałę. Ale nie będzie w tym wszystkim sam, bo podczas przygody towarzyszyć mu będą nowi oraz starzy sojusznicy. Do nich zaliczyć należy przede wszystkim protagonistę poprzednich części, czyli Kazumę Kiryu. Seria mocno stawia na narrację i w Infinite Wealth nie jest inaczej. Dlatego produkcja opiera się o długie dialogi i cutscenki. Do tego stopnia, że granie często zmienia się w oglądanie czegoś na wzór serialu, ale na szczęście sceny są dobrze wyreżyserowane i niezwykle klimatyczne. Opowieść jest pełna zwrotów akcji, niespodzianek i emocji. Również postacie wypadają na plus. Ichiban to protagonista, którego nie można nie polubić. Prostoduszny ex-Yakuza z wielkim sercem wzbudza dużo sympatii. Pozostali też są ciekawie napisani, wywołują szereg przeróżnych odczuć i nie wszyscy okazują się tak płascy, jak z początku może się wydawać. Ale mam lekki problem z fabułą. Mianowicie obecność wspomnianego wcześniej Kazumy Kiryu. Mam wrażenie, że został wciśnięty tu na siłę. Oprócz pomocy Ichibanowi dostaje też swój własny, ogromny wątek, który sprawia wrażenie osobnej gry. I jest to obowiązkowe, przez co będzie to nieprzyjemne dla kogoś, kto serię poznał dopiero przy okazji tranzycji do gatunku JRPG. Siódemka miała być świeżym startem, a teraz sequel miesza wątki obu protagonistów. Na pewno będzie to super dla fanów całego cyklu. Ja się do nich zaliczam i doceniam, w jaki sposób przedstawia się dziedzictwo Smoka Dojimy, bo jest to bardzo emocjonujące oraz wzruszające. Nie jestem jednak do końca przekonany, czy powinno się to mieszać z głównym wątkiem Infinite Wealth. Jest to wszystko grubymi nićmi szyte, przez co nie do końca przekonujące. System walki nawiązuje do korzeni gatunku, choć dodaje wiele od siebie. Potyczki odbywają się w turach, ale nie przeszkadza im to zachować dynamiki znanej z pierwszych odsłon marki. Korzystanie ze zdolności aktywuje sekcje QTE, pozwalające zadać większe obrażenia i dodatkowo możemy blokować ataki wciśnięciem odpowiedniego guzika w momencie uderzenia. Gracz pozostaje zaangażowany więc przez cały czas. Wszystkie postacie poruszają się niezależnie od tego, czy jest ich tura, czy nie, co zmusza do szybkiego podejmowania decyzji,
kiedy przykładowo chcemy użyć umiejętności obszarowej, zanim przeciwnicy się rozbiegną po polu bitwy. Nie zabrakło też klasycznej dla serii możliwości tworzenia improwizowanych broni z leżących pachołków drogowych czy rowerów, a nawet przeciwników, wrzucając jednego w drugiego. Dlatego z przyjemnością powtórzę to, co mówiłem przy okazji poprzedniej części. Jestem pozytywnie zaskoczony, jak sprytnie system walki turowej oddaje wrażenia z rozgrywki brawlerowych Yakuza. A to sprawia, że obijanie wrogich pysków jest bardzo satysfakcjonujące. Przyczepić mógłbym się tylko do pracy kamery, bo ta nie zawsze nadąża i czasem blokować musimy na czuja. Uroku walką dodaje bogata wyobraźnia Ichibana, która zwykłe bójki przemienia w epickie potyczki. Potężnym umiejętnościom czy wezwaniom przywołańców towarzyszą pełne zakręconego humoru animacje. Walczyć będziemy nie tylko ze zwykłymi chuliganami, ale też z przeciwnikami o dużo ciekawszych projektach. Są ludzie robaki w śpiworach, podejrzane typy ubrane w worki na śmieci, czy napakowani goście przebrani za anime dziewczynki. Takie widoki wywołują uśmiech i ciężko nie docenić, jak Infinite Wealth przekonująco i jednocześnie zabawnie przekłada współczesne realia na gatunek roleplay. Zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę pomysłowość w kwestii klas postaci. Nie znajdziemy tu typowego wojownika, maga czy kapłana. Zamiast tego grać możemy tenisistką, kowbojem albo gwiazdą kina akcji. Opcji jest kilkadziesiąt i każda oferuje unikatowe zdolności, które swoim pozytywnym szaleństwem nie odstają od reszty. Przykładowo bezdomny, tak, jest taka klasa, może żebrać u przeciwników o dodatkowe przedmioty lub obrzucać ich okruszkami, przez co staną się celem dla okolicznych gołębi. Seria Like a Dragon jest mistrzem świata w odciąganiu uwagi od wątku głównego. W Infinite Wealth nie jest inaczej i Hawaje oraz Yokohama wypełnione są po brzegi aktywnościami pobocznymi. Są rzeczy na chwilę, jak nieśmiertelne karaoke, automaty z produkcjami Segi, gry karciane czy mahjong. Są też takie na dłuższe chwile, jak minigra parodiująca Tindera, czy gdzie wcielamy się w dostawcę jedzenia. Ta druga swoją drogą bardzo mi się kojarzy z arkadowymi pozycjami pokroju Crazy Taxi. Dużo uwagi poświęcimy również na zadania poboczne. I nie będzie to czas stracony, bo wiele opowiadanych w nich historii jest albo zabawnych, albo uroczych, albo chwytających za serce. Nagrody za ich wykonanie to tylko miły dodatek. Ale to nie wszystko, bo twórcy umieścili też w swojej grze dwa osobne tryby z własną ścieżką fabularną. Pierwszy to parodia Pokémonów, gdzie kieszonkowe stworki zastępują przeciwnicy, z którymi walczymy podczas normalnej rozgrywki. Znajdziemy tu ciekawy system potyczek, a oprócz tego żarty z Pokédexu, elitarnej czwórki czy też ewolucji. Drugi tryb odbywa się na wyspie Dondoko, która jest upadłym ośrodkiem turystycznym, a nam przyjdzie przywrócić jej dawną chwałę. W jego ramach zbieramy surowce, ozdabiamy całą wyspę, zapewniamy gościom rozrywkę i rozprawiamy się z łobuzami zaśmiecającymi nasz teren. Przy tym wszystkim, co produkcja ma do zaoferowania, ciężko się nudzić, a poboczne aktywności znacząco wydłużają zabawę. Mi przejście całości zajęło prawie 90 godzin, bo robiłem wszystko, co mnie tylko interesowało. A spokojnie można by z Infinite Wealth wyciągnąć jeszcze więcej. Nowe Like a Dragon jest więc pełne dobroci, ale nie zostanie moją ulubioną częścią. Zapraszam Was teraz na kącik mojego narzekania. Poprzednią część uwielbiam, bo zmiana gatunku na JRPG przyniosła serii dużo świeżości, a jednocześnie zachowała unikatowy klimat i pozytywne szaleństwo poprzedników. Rozgrywka w kontynuacji jest właściwie identyczna i przez to do bólu wtórna. Brakuje mi tutaj jakichś większych nowości. Nie do końca przemawia do mnie umieszczenie akcji gry na Hawajach. Niby jest słonecznie i Amerykę przedstawiono w krzywym zwierciadle, ale zdecydowanie bardziej wolę urok japońskich miejscówek.
Na szczęście jest to też Yokohama. Gdy dodamy jeszcze to, co wspomniałem o obecności Kazumy Kiryu, to wychodzą z tego trzy zarzuty, które zostawiają sporą rysę na obrazie całości. Ale mimo tych wad nie żałuję ani jednej chwili spędzonej z tym tytułem. To dalej jest rewelacyjna produkcja, która przyciągnie do siebie fanów. Oferuje wszystko to, za co uwielbiam Yakuzy i dostarcza wiele emocjonalnych momentów. W dodatku to znakomite JRPG ze świetnymi pomysłami na rozgrywkę i walkę. Jak wspominałem na wstępie, nie poleciłbym jej tylko osobom niezaznajomionym jeszcze z marką. Pozostałych zachęcam do wybrania się na Hawaje z Ichibanem i Kiryu. Dajcie znać, czy graliście albo planujecie zagrać w Like a Dragon Infinite Wealth. Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Jeśli materiał się podobał, to będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę oraz suba. Zapraszam też na moje socjalki, Twitcha, Twittera, Discorda oraz Facebooka. Linki znajdziecie w opisie. Na koniec zostawiam Was z propozycją innych moich materiałów. Do usłyszenia!